Witam w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj jest Don Góralesko. Cześć Piotrek, witamy we Wrocławiu. Twoja ostatnia płyta. Twoja ostatnia płyta, Czerwiec, a już spotykamy się w zimnym październiku, no ale teraz dopiero rusza trasa. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby po takim czasie ruszyć z tymi latającymi rybami? Wiesz co, to jest umowne wszystko, dlatego że trasa u mnie tak naprawdę nigdy się nie kończy i w rzeczy samej właśnie dzisiaj niby kończę trasę latających ryb, ale tak naprawdę za tydzień gram, za 2 tygodnie gram, za 3 tygodnie gram. Od czasu wydania latających ryb też cały czas gram. Tylko różnego rodzaju koncerty. Specyfika naszej branży polega na tym, że latem gramy festiwale i różnego rodzaju otwarte imprezy plenerowe i nie jest to czas i miejsce, żeby robić trasy koncertowe. Klubówkę teraz zrobiliśmy po kilku największych miastach. Te rzeczy, które ja gram, nazywają się różnie, ale ja tak naprawdę między prawdą a Bogiem to nie zszedłem ze sceny, nie zszedłem z trasy od 20 lat w sumie. I zdarzają się takie momenty, że mam wolny weekend, ale są rzadkie po prostu i tak to jest, nie? Także te trasy nazywają się różnie, ale gram cały czas. To, co robimy dziś we Wrocławiu, w legendarnym już lokalu Akademia, gdzie gram też od wielu lat, różni się tym od takich regularnych różnych sztuk, że gram 2-godzinną imprezę przekrojową, która jest osadzona zarówno w latających rybach, jak i jest recitalówką i tak dalej. A propos 20 lat i a propos przekrojówki, chciałem trochę wrócić do historii, dość mocno. Mam za sobą twój pierwszy album, do którego bardzo lubię wracać. I chciałem zapytać, ten album, jaki można powiedzieć kolejne Drewniane Mopy Rock, gdzieś jeszcze El Polako, to są zupełnie inny góral niż góral, którego znamy teraz. W którym momencie zdecydowałeś, żeby z takiej bragi, z której słynąłeś i tego typu kawałków zmienić tą stylistykę? Przepraszam, ale nie zgodzę się jakby z tezą pytania, bo jest to pytanie z tezą. Też ostatnio liznąłem tam paru utworów właśnie przez przypadek z Opowieści z betonowego lasu i wydaje mi się, że niewiele się zmieniło tak naprawdę, nie? To znaczy ta łatka braga jakaś została mi przyklejona, okej, niech będzie, mogę się z tym nawet zgodzić, ale w sumie jak sobie posłuchasz tej płyty i jakieś konkrety wymienisz, realia tamtejsze na dzisiejsze, nie wiem, kilka nazwisk, kilka zdarzeń wymienisz na jakieś bardziej aktualne, to w sumie chyba chodzi o to samo. Oprócz popisówy, oprócz różnego rodzaju głupot, oprócz zabawy dobrej, gdzieś tam robię muzykę osadzoną społecznie i na tej płycie ona jest taka, oj przepraszam, kurczę, bo mi dzwoni telefon, i na tej płycie ona jest taka i tutaj i dziś też jest taka. Jak pamiętam te czasy właśnie, kiedy wychodziły pierwsze tak naprawdę, no bo twój pierwszy album, pierwsza kasta i pierwszy Killaz Group, to w ogóle ludzie mogą sobie nie zdać sprawy, że to jest ten sam rok, nie? To jest 2002. To już nie pamiętam. Tak mi, że wiesz, że te, i 3 takie mocne uderzenia. Nie. Killaz Group to jest 90, kurwa tam. Bardziej chodziło mi tak o ten drugi Killaz Group, który był powiedzmy pierwszym, wiesz, tak, pierwszym. Tak. Chodzi mi po prostu o 3 płyty, nie? O trzy płyty w rok, które były takim mocnym tąpnięciem. No jak weszliście na scenę, jak pamiętam te festiwale z tamtych czasów, tą stylówkę waszą, też ubraniową, muzyczną, no to było coś zupełnie nowego, nie? Potem przeszedłeś do powiedzmy takich trochę, może znowu się nie zgodzisz z tą tezą, ale mimo wszystko spokojniejszych klimatów, jeśli chodzi o... Wiesz co, cały czas działam wielotorowo. Robię muzykę do zabawy, robię muzykę do jakiejś taką najbardziej chyba moją autonomiczną, melancholijną. Ja to nazywam, na koncercie zawsze mówię teraz odrobina poezji śpiewanej. Ale robię też muzykę do zabawy, robię muzykę o miłości, robię różne rzeczy tak naprawdę. Jest wielu góralów jakby i trudno byłoby mi skupić się tylko na jednej z tych gałęzi, dlatego że po prostu odczuwam potrzebę udzielania się wielotorowo. Ale jednocześnie ten aspekt, o którym powiedziałeś, ten taki społeczny, ostatnio jest u ciebie bardzo mocny. Nie pytam o to bez powodu. Tutaj masz stal, szkło i beton, aż po sam horyzont, z nim ludzie, którzy swego życia nienawidzą. Masz krótki przekrój Babilonu na przykład, stary. Masz zachodni wiatr wieje. No nie, no, umówmy się, nie? Nawet na tej płycie jest sporo takich rzeczy. Zawsze mi trudno jest mówić, głupio się czuję, tłumacząc swoją własną muzykę, bo nie do końca ją sam rozumiem. ale po prostu, no wiesz, jestem osadzony w rzeczywistości pewnej. Teraz mamy ciszę wyborczą dzisiejszego dnia, więc nie mogę się w pełni jakby szczerze wypowiadać na ten temat, ale... Mogliśmy nie zdradzać, kiedy rozmawiamy, wywiad pójdzie na pewno po ciszy, tak? Okej, ale nie zmienia to faktu, że ta cisza jest. Uważam, że czasy teraz, może przechodząc do tego, czasy są teraz takie, że należy się angażować, należy schować do kieszeni pewne swoje partykularne interesy. Ja mam to szczęście, że jakby no nie narzekam na brak gotówki, nazwijmy to w cudzysłowie zupełnie. Zawsze mam tak, że po prostu wychodzę przed kurwa dom, wychodzę na ganek i wydaje mi się, że Bóg da mi dokładnie tyle, ile uzna, że powinien mi dać, jakby, nie? W skrócie rzecz ujmując. I to, czy sprzedam jedną płytę mniej, czy 3 bluzy mniej, nie ma absolutnie znaczenia. Znaczenie ma to, jak zapamiętani zostaniemy przez nasze dzieci, jak zachowywaliśmy się w takich czasach jak te. Uważam, że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, dlatego że nie wchodząc w szczegóły, ten bezpieczny świat, który znamy od jakiegoś tam czasu, tak, od 89 roku w sumie, skręca w dziwacznym kierunku znowuż i należy się angażować zwyczajnie. I dziwi mnie to, że tak wielu z nas, raperów, milczy na ten temat. Mnie w ogóle dziwi to, że za każdym razem, kiedy ktoś przerwie to milczenie, to po prostu jak ktoś... Dziwi mnie to, że w kontekście tego, co powiedziałeś, że w ogóle jest tak, że jak ktoś przerwie to milczenie i powie cokolwiek kontrowersyjnego, to jest po prostu w internecie, mówiąc kolokwialnie, zjadany, nie? A kiedy powie jakąś opinię, która, wiesz, która nie jest zgodna z tym, co myśli masa. To ja wiem, no ale ja mam to w kutasie jakby, wiesz, po prostu, bo no masa zawsze, masa, co to jest masa? To są jakieś terminy, prawda? Jestem wiernym czytelnikiem Cervantesa i zawsze się zastanawiam nad tym, czy to świat jest pojebany, czy to ja jestem pojebany. I tyle, nie? I tylko tutaj jakby przebiega rozkmina. Staram się stawać na wysokości zadania, jakby nie folgować swojemu jakiemuś wybujałemu okazywaniu pojebaństwa, zwyczajnie. A jednocześnie staram się też, no jakby żywo uczestniczyć. Wiadomo, że zawsze, wiesz, angażowanie się w to, co tu i teraz, w takie partykularne czasoprzestrzenne interesy jest troszkę dla mnie artystycznie krokiem wstecz, no ale należy to robić, stary. Uczą nas o tym polscy poeci od wielu dziesiątek lat. No i też ta poezja coraz bliżej ci do tej poezji, można powiedzieć, tak, jeśli chodzi o twoją muzykę, o twoje działania, czy to jest jakiś celowo, powiedzmy, ucierany tor, który może prowadzić do czegoś więcej, wiesz, do jeszcze jakiegoś bliższego związku twojej muzyki i poezji? Tak. Uwielbiam, jak się wkopię w takie pytanie. Tak, jakby nie ukrywam, że pracujemy już długo, troszkę porzuciliśmy ten temat, ale z całą pewnością do niego wrócimy z panem Magierą, tu z Wrocławia, nad wskrzeszeniem projektu Poeci, tym razem w wykonaniu tylko górala, dlatego że uważam, że te teksty, że ten rap, to jest ciekawe w ogóle, że to jest, wiesz, hip-hop jest kulturą uniwersalną i ci polscy poeci byli znakomitymi, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, raperami. Wszystko zostało powiedziane na szereg bardzo technicznie ciekawych sposobów i warto do tego wracać, warto te teksty wskrzeszać i ja tym wskrzesicielem będę. Czujesz tutaj, to jest też jakaś, tak powiedzmy, można nazwać potrzeba misji tego, żeby ludzi, którzy z tą poezją nie mają wielkiej styczności, chcieli się z nią zapoznać? Oczywiście, oczywiście. Ja tak w ogóle żegluję. Malarstwo, poezja, to wszystko. Ja wiem, że my jesteśmy reprezentantami kultury jakiejś niższej, może ktoś może tak to postrzegać, ale dlaczego mamy się w tym ograniczać? Uważam, że to jest nasza spuścizna i w dzisiejszych czasach szczególnie powinniśmy zagłębiać się w to, udostępniać to za pomocą takich mediów jak Góral na przykład, żeby młodzi ludzie się w to angażowali, dlatego że to jest piękne i to jest zajebiste i come on. A nie boisz się tego, że jest to też jednocześnie dla niektórych za skomplikowane? Wiesz, słuchanie, no chociażby patrząc na Latające Ryby i wsłuchując się w te teksty, że po prostu są one, mają one już tyle porównań i nawiązań, że mogą być niezrozumiane? Ja mam to w kutasie, dlatego że mówię to zupełnie szczerze. Nie traktuję tego, co robię, jak biznes tylko. Jakby, wiesz, Przerobiłem to z wielu perspektyw, jakby rozumiem perspektywę haslowania. Znam ludzi, którzy żyją w samochodach, przebierają tylko ciuchy albo kupują nowe i nie wiem, sprzedają narkotyki na rogu w Ameryce na przykład. I rozumiem, że są wjebani w taką sytuację, z której trudno wyjść, kiedy ta konieczność zdobywania pokarmu jakby zwierzęca jest tak ważna. Ale też weź pod uwagę to, że jest coś takiego jak żądza, jak chciwość. No ile tych pieniędzy ci jest potrzebne? Umówmy się, nie? Jakby trzeba oddzielić pierwiastek chciwości i tego ciągłego pędu do pozyskiwania coraz większej ilości środków, nie wiadomo po co w sumie zupełnie, od tego, żeby naprawdę zaspokajać swoje potrzeby proste, które są potrzebami prawdziwymi, prawda? Potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową czy kalorii do spożycia, nie? Jest coś więcej też. Upieram się przy tezie, że jesteśmy po prostu elementami szerszego świata. No. Była taka płyta Brand Nubian, która się nazywała Everything is Everything, co jest starym buddyjskim w ogóle terminem. I tak to wygląda w rzeczy samej, nie? Jeżeli spojrzysz na to z odpowiedniej perspektywy, staje się to dla ciebie proste i oczywiste. Nie chcę być tutaj jakiś wybujały i niezrozumiały w tej chwili, ale uważam, że należy się angażować, dlatego że należy się to moim słuchaczom jak psu zupa. I jest moim psim obowiązkiem jednocześnie, skoro jesteśmy przy takich psich porównaniach, robić to. No i tyle. A skąd? A przy tym jestem kolesiem, który naprawdę nie hołduje bajerze typu kochajmy się wszyscy. Ja w to nie wierzę też, w to całe takie kurwa, wiesz, to takie wytwarzanie takiej sztucznej perspektywy, żeby zarabiać, wytwarzanie takich kółek. Ale dobra, już nie wchodźmy w to. Będzie za mocno. A ta poezja, właśnie to co mówisz, i to odejście od tego, wiesz, od tego pędu też wyraża się w jakiś sposób tym, że jeśli chodzi o samą scenę, to trzymasz się tak mocno z boku? No bo ciężko tego nie nazwać inaczej, nie? Że poza twoimi płytami i płytami kolegów, to jednak nie ma cię tak mocno na scenie. No wydaje się, że kiedyś było więcej na różnych projektach. No akurat nie ma mnie teraz, dlatego że tak to po prostu jest. Skupiam się na tym. Dlatego chyba tak jest, bo muzyka, którą tworzę na moich solowych albumach ostatnio, jest taka dosyć autonomiczna, no trudno by to było z czymś połączyć. Jakoś wyrażam siebie, nie chcę zbyt dużo na ten temat mówić, bo sam tego nie rozumiem do końca, jakby nie ogarniam, to się tworzy, to się wytwarza i ja jestem jakimś nośnikiem tego, tej energii, tego przekazu. Natomiast też to nie jest tak, że się odcinam od czegoś, nie? Wiem, że jest wielu wartościowych twórców, graczy. Nie wykluczam tego, że gdzieś się tam przetniemy na naszych szlakach. Ale akurat tak to wyszło teraz. No. Nie dało się to chyba zrobić inaczej. Nie chcę na siłę jakby. Znowuż to nie jest produkt, nie? Akurat w tym przypadku. Czyli propozycji nie brakuje, tylko po prostu skupiasz się na czymś innym. Akurat tak wyszło. No. No i widać tego efekty, no bo znowu wracając, że w przeszłości było kilka płyt w rok, kiedy powiedziałem o tym pamiętnym 2002, no w tym roku to samo, tak? Dwie płyty i dwa zupełnie różne projekty w ciągu jednego kwartału, tak? No bo to był chyba marzec i czerwiec, czyli dobrze pamiętam. Tak, to było tak, że w jesienią nagrałem płytę Latające Ryby, która była gotowa i czekała na swoją kolej, a w międzyczasie zwąchałem się z Mateo i zrobiliśmy mixtape Miłość Szmaragd i Krokodyl i wypuściliśmy ją wcześniej, bo po prostu taka była potrzeba chwili, to powstało spontanicznie nagle i tak to wyszło. Że ta współpraca z Mateo chyba była mocno nieoczekiwana dla osób, które śledzą twoje... Nie była oczekiwana ani dla mnie, ani dla Mateo, ani dla nikogo, ale fajnie, no tak to jest taka muzyka bardziej do zabawy, bardziej, wiesz, forma, styl. Ale też miało właśnie być to, że miałeś poczucie tego, że między tymi właściwymi płytami, nazwijmy to poważniejszymi, że musisz właśnie zrobić taką rzecz bardziej szaloną? To nagle powstało, wiesz. Ja się zawsze dobrze bawię z Mateo, bo on jest znakomity w tym, co robi. Mi się bardzo dobrze z nim współpracuje. Jest jakaś fajna chemia między nami. No trochę tego razem zrobiliście. Tak. No i tak to powstało po prostu. Okej, i wiem, że gdzieś wcześniej się pojawiały zapowiedzi też odnośnie, że to miał być rok właśnie 3 płyt. Gdzieś coś mi się takiego obiło, że miał być jeszcze 3. projekt. Tak, tak, ale trochę by tego było chyba za dużo i też nie chcę też tak kurwa bombardować tego. Poczułem też, że nie chcę się powtarzać i chcę nadać temu zupełnie inną formułę i zostawiam to na przyszły rok. Jasne. A jeśli chodzi, powoli już kończąc, bo niedługo musisz grać koncert, jak patrzę na zegarek. Jeśli chodzi o... Chciałem zapytać Ciebie o czas, bo wiemy, że strasznie dużo czytasz, strasznie namawiasz do tego czytania, wiele odniesień do filmów, zawsze tak. Skąd bierzesz czas na, wiesz, na konsumowanie takiej ilości tak ambitnych, nazwijmy to, czy poważniejszych treści? Czas jest rzeczą względną, przyjacielu. No, pytanie, jakie sobie stawiasz priorytety. Da się różne rzeczy zrobić, jednak w tym życiu pochytać. Rzeczywiście zajmuję się szeregiem spraw różnorakich, z różnych branż, z różnych jakby światów. Nie wiem, no jakoś mi się to udaje, no nie wiem dlaczego tak jest, trudno mi powiedzieć. Ważne jest chyba to, że też jakby odnajduję w tym przyjemność, lubię czytać, jakby uważam, że to jest doskonała forma przekazu i lubię w tym uczestniczyć. No. Jestem jakby oddanym czytelnikiem książek. Myślałeś? Książki wybierają mnie, to nie do końca też jest tak tylko, że ja wybieram książki, ale wydaje mi się, że książki wybierają mnie. To też jest, wiesz, taka dwutorowa zależność. A miałeś kiedyś takie zrywy, żeby próbować coś większego napisać samemu? Tak, miałem takie zrywy, ale to też jakby to wymagałoby z kolei dużej ilości czasu jakby i zupełnie innego rodzaju energii, bardziej takiej może oddechu innego, z widokiem na góry. Przyjdzie może na to czas, zobaczymy. Za parę lat, no to tak naprawdę 20 lat można powiedzieć, no już ponad w zasadzie 20 lat. Masz jakąś wizję tego, że to się w ogóle może skończyć, nie? Że tego hip-hopu w twoim życiu mogłoby nie być? Jasne, oczywiście mam taką wizję. Jest już plan, miał być jakiś plan B, czyli wiesz, powiedzmy, budzisz się i nie ma? I co, może inaczej, to budzisz się i nie ma i co robisz? Wyobrażasz sobie taką sytuację? Nie wiem, jestem ciekaw, jak się potoczy dalej moje życie. Jest to dla mnie, ja się bardzo jaram w ogóle życiem. Uważam, że to jest wspaniała przygoda, fajnie było się urodzić. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej rzeczywistości dziwnej, której nie rozumiem. Natomiast tak, oczywiście, no wszystko się może zdarzyć. Zawsze. Będziemy na pewno śledzić to co. No to dziękuję za rozmowę. Bo jak mówię, no musisz lecieć za koncert, pewnie ale pewnie pogadamy jeszcze dłużej przy kolejnych okazjach. Jasne, oczywiście. Dzięki. Dzięki.